Szanowni Państwo, apeluję o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów na rzecz ustawy stop 447. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wzięło na siebie wielki trud zebrania ponad 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy stop 447. Komitet Obywatelski musi zebrać w całym kraju 100 tysięcy podpisów. Ta zbiórka będzie się kończyć w styczniu. Apelujemy o pobieranie blankietów, na które mogą Państwo pozbierać podpisy. W wypełnianiu tych list, zbieraniu podpisów od rodziny i znajomych i wysyłaniu ich na adres Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To może być nieduża pomoc, a jeżeli wszyscy się zaangażujemy, to to się uda i Sejm będzie musiał rozpatrzyć projekt ustawy stop 447. Apelujemy o pomoc. Dzień dobry Państwu, witam w mediach narodowych. Brunon Różycki. Zapraszam Państwa na rozmowę, którą poświęcimy prawdziwemu obliczu jakże chwalonej ostatnio sanacji. Ostatnimi czasy furorę robi figura retoryczna, grupa rekonstrukcji historycznej sanacji, która oczywiście jest bardzo chwalona. W związku z tym, mając możliwość, gościmy dzisiaj w mediach narodowych wybitnego znawcę II Rzeczpospolitej oraz badacza sanacji, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jest się na kim wzorować. Moim gościem jest pan Sławomir Słuchodolski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, pana doktora. witam państwa. Panie Sławomirze, za chwilkę pomówimy o sanacji. Ja tylko kilka słów takiego wstępu i tych obowiązkowych czynności, które powinienem tutaj przeprowadzić. Przede wszystkim zachęcam Państwa do wspierania mediów narodowych, finansowo. Bez problemu znajdziecie Państwo różne formy w tych płatności, które można realizować na rzecz mediów narodowych, subskrybowania naszego kanału, naszej telewizji, reklamowania także wśród znajomych komentowania oraz lajkowania każdego z nagrań. Taka ciekawa dyskusja w komentarzach nie dość, że jest ożywcza dla nas intelektualnie, to także w związku z takimi, a nie innymi algorytmami serwisu YouTube pozwala bardziej promować konkretny materiał. W sieci. Na zakończenie proszę Państwa gorąco w imieniu Roberta Bąkiewicza o zbiórkę podpisów w związku z inicjatywą ustawodawczą STOP 447. Mamy realną szansę, by wprowadzić tą wspaniałą, patriotyczną inicjatywę ustawodawczą do polskiego parlamentu. Nie zmarnujmy tej szansy. Czasu jest coraz mniej, mamy go tak naprawdę do początku stycznia. To tytułem wstępu. Przechodzę do mojego gościa, jeszcze raz Sławomir Suchodolski, autor szeregu prac pionierskich dotyczących no, nieznanego oblicza, bardzo niepoprawnego, tak zwanej sanacji, m.in. jak sanacja budowała socjalizm, czarnej księgi sanacji oraz najnowszej w krainie sanacyjnych absurdów. Panie Słowomirze, tytułem wstępu pozwolę sobie zacytować jedno zdarzenie, jakie miało miejsce niedawno w Parlamencie, mianowicie. Kiedy to Grzegorz Braun z Mównicy Sejmowej wypowiedział tą słynną już w tej chwili figurę retoryczną, o której tutaj wspomniałem, mianowicie grupa rekonstrukcji historycznej sanacji, no nieco prześmiewczo używając tego określenia, bodajże pan minister Gliński krzyknął z sali, że przecież to jest komplement. No właśnie, zdaniem ministra Glińskiego, który zwłaszcza on powinien mieć ogromną wiedzę w tym zakresie, bo jakby nie był, jest także ambasadorem polskiego świata intelektualnego w jakimś stopniu. Czy takie określenie, że jest to komplement, jest na miejscu? Czy sanacja jest tym okresem, z którego powinniśmy być dumni, bo tak to właśnie wygląda w tej mainstreamowej propagandzie? Cóż, uważam, że nie powinniśmy być dumni. O tym świadczą fakty. No, nieskromnie powiem, że udało mi się tych faktów wiele zebrać w tych przywołanych przez Pana publikacjach. Praca dalej trwa i pojawiają się nowe fakty. Prowadzę nowe badania, nową kwerendę, i w dalszym ciągu wychodzą jakieś różnego rodzaju sanacyjne kwiatki, a powracając do tej wypowiedzi pana profesora Glińskiego, obecnego wicepremiera, no to w momencie, gdyby on powiedział jestem socjalistą, jestem z tego dumny, to uważam, że ta wypowiedź, że przywołanie sanacji jest komplementem, porównanie Sanacji przedwojennej do tego, co się obecnie dzieje do tej ekipy rządzącej, to by było wszystko w porządku, ale o ile wiem, to raczej pan Gliński przedstawia siebie jako konserwatystę, jako strażnika pewnych wartości, a te wartości były obce sanacji. Czyli no, krótko rzecz, ujmując, Wydaje mi się, że pan wicepremier Gliński wykazał się kardynalną niewiedzą, no bo jaki to jest komplement, być porównanym do sanacji, która wprowadziła ustrój autorytarny? Jaki to komplement, być porównanym do formacji, która wprowadziła cenzurę, która budowała kult jednostki, która budowała jakąś swoistą statulatrię państwa. Jakiś to komplement, jakiś to powód do dumy, żeby być porównanym do sanacji, która ma na swoim sumieniu morderstwa, która ma na swoim sumieniu pobicia, niewygodnych przeciwników politycznych, dziennikarzy, która ma na swoim sumieniu stworzenie obozów w Berezie Kartuskiej, która ma no przede wszystkim na swoim sumieniu wywołanie krótkiej, ale jednak wojny domowej. Mam tutaj na myśli wydarzenia z maja 1926 roku. My tak to eufemistycznie określamy, przyjmujemy zamach majowy, tak? zamach stanu, pucz i tak dalej, ale to po prostu była przecież krótka wojna domowa i tych blisko 400 ofiar walk majowych w Warszawie obciąża sumienie Józefa Piłsudskiego, obciąża sumienie senacji. Poza tym mnóstwo afer gospodarczych, politycznych, Prawda? Do tego jeszcze by trzeba było dodać budowanie gospodarki socjalistycznej. No chyba, że się uważa gospodarkę socjalistyczną za tą najlepszą, no to w takim razie rzeczywiście byłby to powód do, do dumy. Ale no, powtórzę raz jeszcze, wydaje mi się, że profesor Gliński wykazał się ignorancją pewną, no, powinien znać trochę lepiej Historię, gdyby ją lepiej poznał, to myślę, żeby nie wypowiadał takiej opinii, takich słów. Mówi pan, że profesor Gliński no, nie dysponuje wiedzą, chwaląc sanacji. Właśnie, może słów kilka. Z czego pana zdaniem wynika ten ogromny kult sanacji oraz Józefa Piłsudskiego? Ja powiem szczerze, spotykam się z, szeregą, z szeregiem, spotkam się z szeregiem bardzo takich zajadłych dyskusji właśnie w internecie, na forach internetowych, także w komentarzach pod filmami właśnie na przykład z panem. Tam jest bardzo dużo takich emocji, i z czego to wynika, że ludzie tak naprawdę do dziś w sposób taki bezrefleksyjny bez wyznają ten kult, niejednokrotnie także używając jako amunicji w, tym, w, tym, w tej dyskusji, także podpierając się historykami. I właśnie na to chciałbym kierunkować to pytanie: z czego wynika ten kult, i dlaczego historycy z tytułami naukowymi, doktorzy, nawet profesorowie chwalą tą sanację w sposób taki bardzo. No bardzo mocny, akcentując właśnie, że była to bardzo udana, jeśli chodzi o, o dokonania, właśnie, ekipa. I ze szczególnym chciałem tutaj nacisk położyć, szczególny właśnie na kwestię tych, no właśnie tego, że oni piszą te książki, prawda? Niejako legitymizując swoimi tytułami naukowymi. Automatycznie to, co napiszą. W tym momencie osoba, która na przykład nie dysponuje tytułem naukowym, co by nie mówiła źle o sanacji, no nie będzie miała tej wartości co historyk. Z czego to wynika, że ten kult jest tak silny i historycy także biorą udział w propagowaniu? No tutaj pan zadał takie bardzo obszerne pytanie. Ale zasadnicze. No zasadnicze, oczywiście. Trzeba na to pytanie odpowiedzieć, trzeba się z tym pytaniem zmierzyć. <laughs> Wydaje mi się, że na to pytanie postarał się odpowiedzieć redaktor Rafał Ziemkiewicz. Tutaj wobec tego mogę się podeprzeć tym, co on ustalił i doszucić jakieś swoje przemyślenia. tak? No, no więc. Nieszczęście Polski polegało na tym, w XX wieku, że mieliśmy bardzo krótki okres niepodległości. Potem, no wiadoma rzecz, straszliwa okupacja trwająca przez 6 lat. Potem 45 lat komuny, różne natężenie opresyjności tego całego systemu. W latach 50. można powiedzieć, że ten system był bardzo opresyjny. Potem trochę złagodniał, miał bardziej czy mniej takie autorytarne oblicze, dyktatorskie oblicze, no a od 1989 roku, no wiadomo, mówi się obalenie komuny, Wolna Polska itd., itd. i tak dalej, i tak do czegoś się, się trzeba odwołać w tym XX wieku. No przecież ci, którzy rządzą, nie będą się odwoływali do okresu komunizmu, do komuny, więc odwołują się do okresu dwudziestolecia międzywojennego. A odwołują się do sanacji i do czasów rządów Józefa Piłsudskiego. Trzeba tutaj wspomnieć, że sanacja, co by o niej nie mówić, Złego, to jednak w okresie, no, może nie całego dwudziestolecia międzywojennego, ale w szczególności od momentu przejęcia władzy, czyli w 1926 roku, od 1926 roku, budowała ten kult w sposób instytucjonalny. On był szerzony poprzez szkolnictwo, poprzez szkoły różnego szczebla w instytucjach państwowych, tak w urzędach, w prasie, w wojsku, o czym należy zapominać. No i na szczęście, na szczęście dla, dla, dla sanacji. Po okresie II wojny światowej ekipa, ekipa komunistyczna przejmuje władzę, która to ekipa no, mówi wszystko co najgorsze na temat dwudziestolecia międzywojennego, a szczególnie na temat właśnie sanacji Józefa Piłsudskiego. No i tutaj na zasadzie takiej przekory, tak, społeczeństwo znajdujące się pod tą opresyjną władzy wodzą komuny. Uh, a ah. Skoro komuna mówi, że sanacja była niedobra, no to wobec tego my będziemy twierdzili, że wręcz coś przeciwnego, że była dobra, a Józef Piłsudski był najwybitniejszym politykiem nie tylko w okresie dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko w okresie przełomu XIX i XX wieku, ale w ogóle nawet w historii polskiego, polskiego narodu. Że należy mu się miejsce numer jeden w, w panteonie tych, tych ważnych postaci historycznych, historii, historii Polski. Niestety po 1989 roku, jak gdyby przyjęliśmy tą całą propagandę pro-sanacyjną, pro-Piłsudczykowską, nie przeprowadzając żadnych refleksji na ten temat. Śmiem twierdzić, że tak na dobrą sprawę brakuje do dnia dzisiejszego jakiejś takiej bardzo solidnej syntezy historii Polski, dwudziestolecia międzywojennego, że to wszystko, co jest, to jest. Opisane bazując na takich kliszach czy ustaleniach, do których sanatorzy już tam, czy historycy popierający sanację, czy historycy wywodzący się z sanacji już doszli x lat, lat temu. Nie bez przyczyny chyba również jest to, że sanacja miała proweniencję socjalistyczną. I co by, co by nie powiedzieć o obecnej ekipie rządzącej, chociaż ona by tam rzucała różnego rodzaju zaklęcia, że jest prawicą, że to są konserwatyści. No, no faktycznie jeśli chodzi o pewien system wartości, przynajmniej wyznawanych wartości albo deklarowanych wartości, to tak, no bo gorzej już. Obroną tych wartości w codziennym życiu politycznym, co każdy może zauważyć, każdy jakiś bystrzejszy obserwator obecnej sceny politycznej w Polsce, tego, to się dzieje w Polsce, to jednak są to ludzie proweniencji też socjalistycznej, tak? jakieś tam afiliacje z Korem, Komitetem Obrony Robotników, wychowani w kulcie Urzefa Piłsudskiego, no, no, chociażby przecież sam prezes. Jarosław Kaczyński, tak, czy jego świętej pamięci brat, Lech, Lech Kaczyński. No to, jest, to, jest, to są ludzie właśnie wychowani w tym, w tym całym kulcie i śmiem chyba też twierdzić w pewnej takiej no, niechęci czy nienawiści w stosunku do obozu przeciwnego. Z, tutaj mam na myśli dwudziestolecie międzywojenne, czyli do obozu endeckiego. No, wspomnieliśmy tutaj o tej instytucjonalnej warstwie, no, powiedzmy wprost, fałszowanie tej, tej historii. Jest to teza, moim zdaniem, niezwykle ważna, którą w bardzo mocny sposób zaznacza inny z kolei badacz tego okresu sanacji, pan Tomasz Ciołkowski, który. W swoich pracach dotyczących właśnie Józefa Pisuskiego oraz Sanacji, jedną z głównych testów tych prac jest właśnie ukazanie, że ta rzeczywistość międzywojenna, sanacja oraz postać Józefa Pisuskiego zostały sfałszowane właśnie na szczeblu instytucjonalnym i narzucono to od góry. Mam zatem pytanie, skoro wiemy, że fałszowano także, no nie ukłoniłbym się, źródła, które są cytowane przez wielu historyków, takich jak Garlicki czy też Suleja, są to znani profesorowie Właśnie kultu. Cisek, tak, cisek tak. Józefa Piłsudskiego, e, oni się na te źródła powołują, tak i e, Pociągnę to moje pierwsze pytanie, które tutaj zadałem, żeby doprecyzować, o co mi chodziło. Dlaczego naukowcy z tytułami naukowymi tak bezrefleksyjnie wzorują się na źródłach, a następnie za tych naukowych tytułów, którymi oczywiście być może bardzo często zasłużenie dysponują, prezentują taką, a nie inną wersję historii, legitymizując ją właśnie tymi swoimi tytułami, a następnie utrudniając niejako odkłamanie i badanie okresu właśnie sanacji. No, bo przecież jak tak wybitni historycy piszą w taki sposób, dodajmy m.in. pan profesor Tomasz Nałęcz, jest jednym z piewców właśnie Józefa Pisuskiego, no to przecież jest to jakiś naprawdę skandal, jak my możemy takich historyków podważać. Hmm. No, z jednej strony łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie, z drugiej trudno, bo można kogoś tutaj no, skrzywdzić, nie chcę rzucać jakichś goosłownych posądzeń. Mogę się tylko domyślać, dlaczego historycy tak postępują, a nie inaczej. Być może, że ale to, to, to była straszna diagnoza. Być może uważają to co, to, co piszą, za prawdę objawioną, no ale potraktujmy to jako oczywiście, potraktujmy to jako, jak, jako żart. Wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzi najpopularniejszy święty, czyli święty spokój. Robią to dla świętego spokoju. No, widzą skąd wiatry wieją, tak? że jest ekipa. A zresztą te poprzednie ekipy no, też wychwalały sanację. Może nie aż w tak dużym stopniu jak ta obecna, ale, ale na pewno tak. Więc no, piszą, tak mi się wydaje, no, to, jest, to jest pisanie pod, pod zamówienie. No Proszę Państwa, to, to są ludzie, którzy tkwią w pewnych układach. Tak? To są ludzie, którzy mają pracę w pewnych instytucjach, którzy mają odpowiednie dochody, którzy korzystają z odpowiednich grantów, z odpowiednich jakichś przywilejów, są za to odznaczani, otrzymują nagrody. No, i ciężko by było się rozstać z tymi nagrodami, z tymi grantami, z tymi wysokimi profesorskimi pensjami, gdyby nagle no, ktoś wyskoczył z taką solidną syntezą chociażby historii Polski, okresu dwudziestolecia międzywojennego, no mogłoby to się spotkać z pomrukiem zadowolenia. Tych, którzy no, mają w swoim ręku te pieniążki, przyznają te pensje, przyznają te granty i przyznają te nagrody. Być może brzmi to smutno, ale, ale wydaje mi się, że to jest najbliższe prawdy, bo hmm, no, chyba, że on, powtórzę raz jeszcze chyba, że oni w to, chyba, że oni w to wierzą. Tak? A. Tutaj Pan również poruszył taką kwestię, że niektórzy nie chcą przyjąć do wiadomości pewnych, pewnych faktów, Tu już nic nie poradzimy. To już, to już po prostu nie mam na to wpływu. Ludzie, którzy interesują się pewną problematyką, jakąś historyczną, chcą ją zgłębić, tak, muszą mieć pewną dobrą wolę. Pewną dobrą wolę. Jeśli podaje się fakty, jeśli te fakty są y, udokumentowane prawda? i nie przyjmuje się tego do, do wiadomości, to to już jest zła wola. Z takimi ludźmi nie można dyskutować. Tak? W przypływie jakiejś takiej dziecięcej złości y, y, obrzucają y, tych, którzy, którzy no, próbują zgłębić tą, tą całą problematykę inwaktywami, są to jakieś argumenty ad personam. Tak? Ruska agentura. Ruska agentura i tak dalej. Dobrze, gdyby, gdyby to były fakty. Przecież nikt nie jest nieomylny. Może się pomylić pan Ciołkowski, pan, pan, pan Kamiński, tak, swoich publikacjach. Dodajmy autor pracy, w której udowadnia on, że Józef Pisutki zmarł na syfilis, z kiłę trzeciorzędową, a nie na raka. Tak jest. Może, może się mylić pan, pan Nicpoń, Pan Ziemkiewicz, mogę się mylić ja, ale to trzeba wytnąć, powiedzieć, tu się pan pomylił, a na tej na tej stronie podał pan błędną informację, bo było tak i tak. I my w pokorze to przejmiemy do wiadomości, będziemy się starali za te błędy przeprosić, będziemy się starali w drugich wydaniach te poprawki wyrugować, tak? Ale czegoś takiego nie ma. No. Pada natomiast argument, że panowie. Na... Już tak załóżmy, <coughs> że powiedzmy, że taką, taką figurę, że panowie wszyscy no, piszecie nieprawdę, bo ten pan, który ma tytuł profesora, twierdzi inaczej. Takie argumenty podają właśnie. Ech, no mój Boże, no. Ech, mam nadzieję, że będzie nam dane poruszyć jakąś taką szczegółową problematykę, na przykład motoryzacji. Tak albo dokładniej mówiąc demotoryzacji Polski w okresie rządów sanacji, jeśli pojawiają się prace, czy to naukowe, czy publicystyczne, w których mm, widzimy y, zdanie typu, że następował dynamiczny rozwój motoryzacji, tak? I teraz bierzemy do ręki Mały rocznik statystyczny z 1939 roku, notabene stworzone przez ówczesną instytucję państwową, sonacyjnej Polsce, i z tych danych wynika coś przeciwnego, no to kto się myli, kto, kto, kto mówi nieprawdę w tym momencie? No albo przyjmujemy fakty, albo do wiadomości, albo ich yy, nie przyjmujemy, ale wtedy mówimy że to są fakty nieprawdziwe, tak? Że w tym przypadku na przykład właśnie powołałem się na tą, na tą całą motoryzację. Zrobimy no. o tym oddzielny program, panie mm -hmm, Sławomirze, tak się, mm. tak się umówiliśmy. Dobrze, dobrze. O tym no, ale to, to, to właśnie jako, 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 taki, jako taki ciekawy przykład, nie? Że niektórzy, niektórzy oponenci no to już no, przyznają. No tak, no tak, może nie było najlepiej, tak, ale staraliśmy się, zrobiliśmy o wiele więcej niż można było zrobić właśnie. Przejdźmy do tych sukcesów. Sanacje promuje się jako okres, tak jak właśnie Pan wspomniał, może było ubogo, no ale mimo wszystko Polska miała bardzo duże osiągnięcia. W kwestii motoryzacji zrobimy oddzielny materiał, tak jak się właśnie umówiliśmy. Czekajcie Państwo na ten materiał, on zostanie wyemitowany w najbliższym czasie. Natomiast może poruszmy temat innych wielkich osiągnięć sanacji właśnie na początek. Lewicowa polityka sanacji. Bardzo chciałbym na ten temat pomówić, ponieważ myślę, że wielu ludzi nie jest świadomych, jak dalece lewicowa i przesiąknięta ideą na, no, na wskroś marksistowską była właśnie sanacja. Pytam pana jako autora. Jedynej dotychczas tak naprawdę takiej syntetycznej pracy dotyczącej e, e, tego grotu polityki gospodarczej Sanacji pana pracy pod tytułem Jak Sanacja budowała socjalizm. Może słów kilka na ten temat. Jak wyglądała polityka gospodarcza obozu Józefa Piłsudskiego? Czy była to polityka konserwatywna, prawicowa? <laughs> hmm. No na pewno nie była to y, polityka y, y, no, można powiedzieć Rynkowa, tak? Czy, 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 czy wolnorynkowa. Nie była to polityka, którą moglibyśmy określić jako polityka normalna. Była to polityka socjalistyczna. Już przecież takie grono. Ideowych działaczy gospodarczych, czyli tak zwana pierwsza brygada gospodarcza, bardzo jasno. Ze Stefanem Starzyńskim na czele. Ze Stefanem Starzyńskim na czele, tym słynnym prezydentem komisarycznym Warszawy na, cze na czele, tak. Który tak bardzo zasłużył się w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. No to właśnie po przyjęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego i jego ekipę, on nadawał tą dyskusjom gospodarczym w łonie sanacji. On był czymś no, na wskroś, można powiedzieć, lewicowym, przesiąkniętym tymi ideałami lewicowymi, tak samo jak i ci, którzy tworzyli to całe grono, które tak prześmiewczo, trochę szyderczo jest nazywane jako pierwsza brygada gospodarcza. Proszę sięgnąć, jeśli kogoś to interesuje, do publikacji tej, tej całej ekipy, tego całego grona. Są takie mon monumentalne dwie prace, które, których znajdujemy credo właśnie tej grupy gospodarczej. No to w skrócie rzecz ujmując, można powiedzieć o tym, że była to pochwała gospodarki planowej. Była to pochwała etatyzmu, była to pochwała jak najgłębszej ingerencji państwa w gospodarkę, z bardzo rozbudowanym protekcjonizmem celnym, z dumpingiem, z bardzo rozbudowaną całą tą sferą socjalną, tak? aż do tego stopnia, że w Polskę tutaj jakieś tam organizacje międzynarodowe zajmujące się Obroną praw pracowniczych stawiały tutaj jako no, taki wręcz dziwny przykład, tak? bo stopa życiowa była w Polsce bardzo, bardzo niska w porównaniu do chociażby państw Europy Zachodniej. Tamte prawa pracownicze były natomiast o wiele mniej rozbudowane niż. Niż w, w Polsce. To na, takie, na, takie, na taki socjal powiedzmy, to mogły sobie pozwolić kraje o wiele bogatsze, ale nie takie biedne, jak jak chociażby Polska. I chociażby ten, no, powiedzmy, jeden przykład, świadczy o tym, w jakim kierunku podążała sanacja, w jakim kierunku podążała polska gospodarka. Ta cała planowość, no, no chociażby jednym z jej przejawów jest ten centralny okręg przemysłowy wychwalany pod niebiosa. Mało kto już o tym pamięta, że Owszem, stworzy... zawsze zadaję to pytanie w czasie różnych spotkań. Na razie żaden z naukowców mi na to pytanie nie odpowiedział. Ja zachowuję odpowiedź dla siebie, chyba że ta odpowiedź ze swego czasu padnie, bo. Na pytanie, ile miejsc pracy stworzono w tym centralnym okręgu przemysłowym, no to pada ta konkretna, prawdziwa liczba 100 tysięcy miejsc. Tak? Już na pytanie, jakie, jakie było ukryte bezrobocie, ile było zbędnych osób na wsi, na samej wsi polskiej, no to już tutaj ludzie nie potrafią odpowiedzieć a takich, takich osób było, no gdzieś tak, szacunki są około 3-4 milionów. To łatwo policzyć, ile by takich cop trzeba było zbudować, żeby ten problem bezrobocia tych zbędnych ludzi na wsi zlikwidować, tak? I teraz najważniejsze pytanie, żeby ten COP zbudować, to państwo musiało mieć skądś, Pieniążki. To nie było tak, że tam Kwiatkowski sobie przycisnął jakiś... Guziczek, tak i nagle zaczęły płynąć strumieniami pieniądze w Bilonie i pieniądze papierowe i już były pieniążki na to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy w Copie, stawiać fabryki, stawiać jakieś kombinaty, zakłady, etc. etc. Tylko te pieniądze skądś trzeba było wziąć? Skąd brano? Ano, brano od podatników. I tutaj na ten co składała się sfera prywatna. Przedsiębiorcy byli niemożebnie gnębieni różnego rodzaju podatkami. Fiskalizm był naprawdę rozbudowany do wręcz absurdu, zarówno jeśli chodzi o wysokość tych podatków, jak i chodzi o ich liczbę. To, to tutaj warto odwołać się chociażby do badań przeprowadzonych przez wybitnych. Ekonomistów okresu dwudziestolecia międzywojennego, profesora Rybarskiego, profesora Krzyżazo, Krzyżanowskiego, profesora Heidla, którzy czarno na białym udowadniają, że pod tym względem fiskalnym pobiliśmy na głowę państwa zaborcze tak? Austro-Węgry, Niemcy oraz Rosję że ten fiskalizm był w niepodległej Polsce, w II Rzeczpospolitej o wiele większe, ale wracając do, 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 do poprzedniej myśli. Pytanie zadaję światu naukowemu, luminarzom historiografii polskiej, żeby stworzyć te 100 tysięcy miejsc pracy, ile musiało firm prywatnych ogłosić plajtę, żeby złożyć się na ten cop, ile firm prywatnych doprowadzono do ruiny i ile miejsc pracy w tych firmach prywatnych zlikwidowano. Czekam, nie ustalam jakiejś nagrody, ale czekam już dosyć długo, może trzeba będzie pomyśleć o jakiejś nagrodzie. Wspomniał pan o dumpingu cenowym, które sanacja z lubością stosowała przez lata. Ja chciałem Nawiązać właśnie do tej tematyki, pisze Pan o tym właśnie w książce, jak sanacja budowała socjalizm, ukazując mechanizm, niezwykle, no, przyznam szczerze, absurdalny, absurdalny, kiedy się temu przyjrzeć, mechanizm właśnie tego dumpingu cenowego, który, jeśli możemy chwilę o tym pomówić, trzeba przyznać uczciwie, no był destrukcyjny przede wszystkim dla polskiej gospodarki. No, pytanie jest takie, dlaczego ci ludzie uważali, że taka polityka ekonomiczna, to znaczy dopłacanie do eksportu, ma w ogóle sens. No mi się przypominają zestawienia, chociaż nie żyłem w tych latach, zestawienia z czasów komuny, gdzie było bardzo podobne założenie, że nawet dopłacimy, byleby spłynęły dewizje. No To jest dokładnie ta sama logika. Odpowiedź wydaje się być bardzo prosta, a mianowicie zdecydowana większość tych ekonomistów sanacyjnych, działaczy gospodarczych takich nazwijmy. Oni byli nie tylko zafascynowani no, etatyzmem, socjalizmem, ale też byli zafascynowani myślą merkantylną, merkantylizmem. A jednym z filarów merkantylizmu był dogmat, jak to chyba napisał. Profesor Krzyżanowski przed wojną fetysz, wręcz fetysz, dodatniego bilansu handlowego. Czyli takiego zagierka. E, tak, że trzeba mieć dodatni bilans handlowy. Trzeba więcej sprzedawać, więcej eksportować niż importować. Wtedy gospodarka będzie się miała. Dobrze, a że mówimy o czasach wielkiego kryzysu gospodarczego, kiedy wiele państw stosowało też pewne bariery celne, więc sanacja sobie postanowiła, że niektóre towary, niektóre produkty, niektóre surowce będzie wysyłała po cenach dumpingowych, czyli po cenach niższych nawet niż koszty wytwarzania czy koszty. Produkcji. Tak też było z tym nieszczęsnym polskim cukrem. Tak? Bo, no, Słów kilka o polskim cukrze. No, to jest bardzo ciekawe. Sytuacja, sytuacja doszła do, do jakiejś groteski. Gdyby czytelnicy tam zadali sobie trud i zerknęli chociażby do gazet polskich tamtego okresu z początku lat 30., bo o tym okresie mówimy 30-31 to by Państwo zauważyli wiele reklam, tam cukier krzepi, jedz cukier, to wpływa pozytywnie na Twój stan zdrowotny, lepiej myślisz, i to lepiej smakuje herbata z cukrem i tak dalej, Tych reklam było bardzo, bardzo wiele, czyli jak gdyby zachęcano społeczeństwo do konsumpcji cukru. Tymczasem ta konsumpcja była no bardzo niska, stała na niskim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że wysyłano cukier z granicę, na przykład do Wielkiej Brytanii, po cenach dumpingowych. Bodajże chyba tam za, za kilogram po 18, po 18 groszy. A ile I... w Polsce kosztowało No właśnie, bo na, na czym polega dumping, tak? No wysyłanie towarów. Po, po cenach po niższych nawet kosztów od, od, od kosztów pr, produkcji, ale teraz na tym rynku producenta ktoś musi za to zapłacić, czyli muszą zapłacić za tą różnicę, muszą zapłacić konsumenci, dlatego też sanacja postanowiła, że sobie odbije na polskich konsumentach i arbitralnie, Przyrządowo cenę, ustalano cenę cukru na przykład na poziomie za kilogram półtora złotego. Czyli, czyli prawie 10 razy tyle, tak. co cukier, który wysyłano niejako w prezencie za granicę do Niemiec czy też Wielkiej Brytanii. Tak. I można powiedzieć prześmiewczo, że biedny jak, jak mysz Kościelna Jan Kowalski, którego dochód na głowę w czasach wielkiego kryzysu, czyli w roku 30-31 czy tam drugim Wynosił niewiele, ponad 600 zł rocznie. rocznie tak Kupując ten drogi cukier, sponsorował jakiegoś tam Jona Smitha w Londynie, który sobie kupował ten tani polski. Cukier. i Miał tą przyjemność, że sobie tym cukrem polskim słodził to. Do którego dopłacili charbatę. polscy, polscy biedni podatnicy? No, dokładnie tak. I to jest, to jest przykład cukru, bardzo taki bulwersujący. Tutaj jeszcze może. Z nawozami było bardzo podobnie. Z nawozami było, 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 było podobnie. Podobnie było z węglem też. Z innymi surowcami, tam dosyć szczegółowo wymieniam te właśnie kategorie produktów czy surowców w książce Jak budowała socjalizm, ale jeszcze wracając do problemu cukru, bo czasami pewne rzeczy uciekają w ferworze dyskusji z głowy, no to chciałbym tutaj powiedzieć, że bardzo dbano o to, aby przypadkiem, przypadkiem polski konsument nie przerzucił się. Na produkty zastępcze, na, na słodziki, tak, e, chociażby. Bo z powodu zawyżonej na... ceny cukru, dodam od razu tutaj, ubarwię tak, to, co tak, pan mówi, tak. z powodu zawyżonej ceny cukru, tak bardzo wysokiej, e, ludzie masowo zaczęli kupować materiały zastępcze, czyli po prostu sacharynę, sacharozę. E... Ale, ale to dodajmy skąd kupowali? Skąd kupowali? Bo kupowali od przemytników. Rozkwitał przemyt, to wszystko było zakazane. Nie było czegoś takiego jak możliwość swobodnego handlu na rynku tymi słodzikami, tą, tą tam sacharyną czy, 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 czy innymi specyfikami, a tylko to było przez państwo kontrolowane. To można było tylko kupić na receptę w aptekach. Albo dla właśnie cukrzyków, albo osób chorych, albo instytucje naukowa dla celów badawczych mogły właśnie kupować te, 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 te słodziki. A przemysł, przepraszam, przemyt kwit najlepszy. Tak? Codziennie prasa donosiła o przechwyceniu jakiejś tam grupy przemytniczej, która. Przenosiła w plecakach czy z Czechosłowacji, czy z Niemiec te, te, te całe słodziki, ale nie tylko słodziki, bo i również papierosy, tytoń, zapalniczki. No, dużo by, dużo by na ten temat opowiadać. Skoro rynek był kontrolowany przez, przez państwo i narzucano bardzo wysokie ceny na Wiele artykułów. No może, to oczywiście. Tak. Wysokie ceny. Pan mówił <laughs> wysokie ceny. Powiedzmy może kilka słów, dlaczego te ceny były takie wysokie? Ja oczywiście czytałem pan'a książki i zdaję sobie sprawę, że cena produktów polskiej produkcji była bardzo wysoka i spowodowane to było niemalże najlepszym, jeśli nie najlepszym socjalem w całej Europie. Tak więc robocza godzina była po prostu najdroższe, Polskie produkty były całkowicie bezkonkurencyjne, no ale też jakość nie była do końca... To, to też, Znaczy nie w tym sensie. Ja bym tutaj też zwrócił uwagę na rozbudowę polskich monopolii, tak? Ponieważ przyjęliśmy od państw zaborczych wszystkie monopole, jeszcze żeśmy tam je rozbudowali, dorzucili od, od siebie, tak więc cena tych produktów monopolowych była bardzo, bardzo wysoka. Czy to cena papierosów, stąd ten przemy przemyt, tak? Czy cena zapałek, stąd. Stąd chociażby um, jakieś Zapałki tam... były tak drogie, tak. że powiedzenie tak. dzielenie zapałki na czworo wtedy chyba się pojawiło, ale zapałki były tak drogie w kraju, dodam, że to były też prawdopodobnie korupcyjnym jakiś mechanizm. No to nawet sam Piłsudski Sprawa monopolu, się tak. ściekał i podejrzewał. Monopol zapałczany, zapałki były tak drogie, że ludzie przerzucili się na, na zapalniczki, a co zrobiła sanacja? Sanacja nakazała stemplowanie zapalniczek pod groźbą kary grzywny chyba... Tak, tak. To, 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 to była, to, to, to była specjalna ustawa, specjalne rozporządzenie, ale ludzie, mimo to, kupowali te zapalniczki albo od przemotników, albo od jakichś tam domorosłych rzemieślników, którzy w warunkach domowych te zapalniczki wytwarzali. I te, te zapalniczki nielegalne były powszechne. Panowało takie przekonanie, nawet. Że tylko frajer posługuje się zapalniczką stemplowaną. Taka, taka opłata stemplowa wynosiła no nawet od, jeśli dobrze pamiętam, zapalniczek złotych 25 20, zł. No to, to, to było sporo bo jakieś 250 zł na, na, na dzisiejsze czasy za, za, za przyjemność przypalania sobie papierosa stemplowaną zapalniczką, no to jest. Dosyć wysoka. Celu. Na czacie pojawiło się trochę specjalistów, tutaj myślę, że domorosłych historyków, którzy stwierdzają na przykład, że COP, celem COP-u wcale pan uważa, że był dochód, a celem cop były dostawy dla armii. Z tego też powodu, no tutaj no, nie może pan tak mówić. Tutaj ktoś tak skomentował, właśnie, że celem cop były dostawy dla armii, a nie dochód. <laughs> Czy były dostawy do, do armii? No, no, no były dostawy do armii, tak, no, to chodziło między innymi o rozwój e, przemysłu zbrojeniowego, tego, tego nikt nie ukrywa, ale dlaczego tak się jakoś dziwnie złożyło, że e, pomimo tego, że e, powiedzmy inicjatywa prywatna, prywatni przedsiębiorcy zgłaszali gotowość wzięcia udziału e, w tym przedsięwzięciu, to jednak państwo się na to nie zgadzało, jeśli już to dawało pozwolenie na budowę, tak, na jakieś tam koncesje, tylko i wyłącznie tym zakładom, które albo były w całkowicie w całkowicie kontrolowane przez państwa, albo w jakimś tam stopniu kontrolowane przez państwo. Czyli to od razu widać, że to była taka no, no niechęć do do tej całej sfery prywatnej. Ta sfera prywatna no, po prostu miała być dostarczycielem pieniędzy. Tak? Sanacja nie miała lubiła się, ogólnie. Miała zakres. siedzieć cicho, tak. miała płacić podatki, bo, bo jak nie, no, to się za was weźmiemy. Kolejny temat tutaj pikador 007. Pozdrawiam. Temat rzeka, druga RP to 21 lat. Przez ten czas zrobiono naprawdę dużo, naprawdę bardzo dużo w różnych dziedzinach, bez zadłużania. Trzecia RP to już 30 lat zadłużania tutaj. Ale czy pan, jak pan się odniesie do tego, że zrobiono naprawdę dużo przez 21 lat bez zadłużenia? Hmm. No, Ja bym się tak nie do końca z, zgodził z tą tezą, że zadłużeń nie było. Były okresy, kiedy zadłużenie rzeczywiście występowało. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to za sprawą Józefa Piłsudskiego starano się jednak trzymać rękę na, na pulsie, i starano się zawsze, aby ten budżet był zrównoważony. Także no, chwała za to sanacji ówczesnej i dobrze było, gdyby współczesna obecna grupa rekonstrukcji historycznej sanacji, czyli rządy tak zwanej dobrej zmiany. Także się tego trzymały. No, mój Boże. Skoro czymś bardzo dobrym jest, jeśli prowadzimy gospodarstwo domowe bez zadłużenia, prawda? Kiedy dbamy o to, żeby nie wydawać więcej niż mamy, niż mamy przychodu, to dlaczego nie zastosować tej wspaniałej reguły także do gospodarki narodowej? Jak najbardziej. Po prostu Grześ, pozdrawiam. Druga RP miała swoje wady, ale potępianie wszystkiego w czambu to duża nieodpowiedzialność. Nie, nie, to, 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 to nie tak. No, ja już tłumaczyłem wielokrotnie. Być może trzeba jeszcze raz to wytłumaczyć. Zresztą w, we wstępie do książki, Jak Sanacja budowała socjalizm, tłumaczę, że skupiam się na tych negatywach. Gospodarki sanacyjnej, dlatego że one nie są opisywane. Moim celem nie jest napisanie syntezy. Na zasadzie opisuje gospodarkę, czy dzieje II Rzeczpospolitej zarówno pisząc o plusach, jak i O minusach. Dlatego, że no, no proszę wziąć jakąkolwiek syntezę, która znajduje się obecnie na rynku wydawniczym. Tak? Jest tam wyraźne, wyraźne przekłamanie, wyraźne przekłamanie, wychwalanie i podkreślanie tylko i wyłącznie zalet, a negatywy są przemilczane. Dlatego ja piszę o negatywach. Tak? Mi nie interesuje. Napisanie jakiejś syntezy to, to powinni robić fachowcy, to powinni robić profesorowie. Dlaczego to, tego nie robią, to już starałem się wytłumaczyć. Ja się skupiam na tych ciemnych stronach. Daj Boże, chciałbym dożyć takich czasów, żeby znalazła się jakaś, jakaś ekipa historyków, profesorów, fachowców, badaczy, którzy na podstawie tych właśnie dobrych, i złych stron napiszą w końcu wyważoną syntezę o drugiej RP. Ale tego na razie no nie ma. Już chciałem kontynuować jeszcze parę wątków, ale jeszcze jeden wątek z czatu pociągnę, bo on się wiąże z tym, co chciałem, o co chciałem pana zapytać. Piotr Polak, najlepszy myśliwiec w 30 roku, najlepszy bombowiec Łoś, najlepszy samolot obserwacyjny ETC. Prywatni by tego nie osiągnęli. No właśnie, panie Sławomirze, może słów kilka o sektorze produkcji lotniczej, bo jak nie mam, tutaj ta osoba, co to napisała, nie do końca jest świadoma, jak wyglądał rynek produkcji lotniczej w Polsce w okresie sanacji i może słów kilka o fabryce Plagę i Laśkiewicza. W Lublinie. No to była fabryka prywatna, która rozwijała się bardzo bardzo dobrze, no ale do, do pewnego momentu, do okresu wielkiego kryzysu gospodarczego. I wówczas na, na scenę wchodzi człowiek, który ma polecenie od Wierchowskiej Senacyjnej. Jest to generał Rajski który ma polecenie, żeby upaństwowić, tak, znacjonalizować całą produkcję lotniczą w Polsce. No i w, w warunkach naprawdę zakrywających na skandal, w skrócie, naprawdę w wielkim skrócie tłumacząc, bo, bo tutaj by trzeba było kolejne pół godziny na to poświęcić, Ekipa rządowa sanacyjna składa pewne zamówienia na, na samoloty w tej, w tej fabryce. Pod byle pretekstem w czasie jednego z rajdów, po prostu przydarzył się defekt, no i wykorzystano to jako, jako pretekst do anulowania całego zamówienia, co spowodowało, że fabryka musiała ogłosić upadłość. I o to tylko chodziło, Sanacji, żeby ją w, w tym momencie... Bo nie chciała się po dobroci dać, wciągnąć nie, nie. do zarządu osób z Sanacji. Absolutnie, tak. Czyli zniszczono fabrykę właśnie tak... Tak jest, żeby obsadzić ją swoimi ludźmi, żeby ją znacjonalizować, no a później, na no później zaczęto jakąś taką dziwną politykę personalną, tak, bo na przykład wyrzucono właściwie z pracy głównego konstruktora, Jerzego Rudlickiego, dodałem, tak. który musiał uciekać za granicę, gdzie też biły się o niego lotnicze koncerny. To znaczy, to znaczy może nie tyle uciekać za granicę, co musiał się on zająć inną działalnością, działalnością rolniczą. Na no, a w czasie II wojny światowej, tak, rzeczywiście znalazł się za granicą i był rozchwytywany przez koncerny lotnicze, czy to amerykańskie, czy brytyjskie. Znany jest z wielu różnych patentów. Między Też innymi wyrzutników aparatów bombowych, w słynnych bombowcach B17 czy chyba B25? Które w znaczący sposób poprawiały celność tak, bombardowań. No. A w, w, w jego miejsce, no kogo zatrudniono? Za, za, zatrudniono bodajże inżyniera Ciołkosza, też, też niezłego konstruktora, no ale swojego człowieka. I tutaj pojawił się nieszczęsny projekt tego całego bombowca Żubr. Żubrów, no który był kompletną, kompletną klapą. To, to, to po prostu utopienie <laughs> mnóstwo milionów z pieniędzy podatników. No i mój Boże, czegoś takiego jak fabryka Plaga Laśkiewicz po prostu nie było jakichś takich nietrasionych pomysłów, konceptów czy, 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 czy projektów. Ledwo tylko ta fabryka została znacjonalizowana, no to właśnie pojawił się dietyczny projekt tego całego żubra, który od początku do końca był konstrukcją nieudaną. Mówiliśmy tutaj o tej ingerencji w przemysł oraz także w strukturę zatrudnienia w Polsce, właśnie w sposób taki skrajnie lewicowy. Przyszło mi na myśl tutaj przypadek, kasus, który podał Pan także w jednej ze swoich publikacji. Kazus z Łodzi, to znaczy, kiedy w sposób centralny starano się właśnie sterować tym, tym, tym obrotem towarów na rynku w sposób centralny, na przykład niszcząc prywatciarzy, tak zwanych, z którymi sanacja walczyła, poprzez dotowanie spółek wybranych właśnie z jakiegoś tam klucza przez tą nomenklaturę sanacyjną. Ciekawym przypadkiem jest właśnie przykład fabryki włókienniczej Schleibera i Gromana w Łodzi której to decyzji skutkiem było pójście na bruk, jak pan szacuje, około 20 tysięcy ludzi. To znaczy, sanacja, która walczyła o miejsca pracy, jednocześnie likwidowała prywaciarzy, tak zwanych, dotując swoje spółki, jeśli dobrze rozumiem. I w efekcie tego masę ludzi poszło na bruk. Może słów kilka o tej sprawie. No, brzmi to skandalicznie. No tak, to fabryka Scheiblera i Gromana. Była jedną z największych fabryk włókienniczych w Polsce, oczywiście też w tym okręgu łódzkim. No i zaczęła przeżywać straszne kłopoty. Zwróciła się do państwa z prośbą o kredyty, o pożyczkę. Sanacja, można powiedzieć, perfidnie udzieliła. Tych kredytów, wiedząc, że Scheiber i Gramont nie będą w stanie ich spłacić. I o to właśnie chodziło. To nie tylko chodziło zresztą o, o, o tą fabrykę. Takich przypadków jest o wiele więcej. To był taki sposób na nacjonalizowanie przemysłu, tak? że prywatny przedsiębiorca ma kłopoty. My mu dajemy, my mu dajemy jakiś tam kredyt. Wiemy, że on tego nie zapłaci, i wtedy co? Zacieramy rączki, bo możemy przejąć jego zakład pracy. Tak, tak też było z tym Scheiblerem i Gromanem, bo wiedząc już, że no w sumie państwo ma pakiet większościowy, to ci pomniejsi udziałowcy, którzy no do pewnego momentu kierowali tą całą fabrykę, fabryką, przepraszam. Zdecydowali się na produkcję po bardzo niskich cenach, co z kolei spowodowało plajtę innych fabryk w Łodzi. I no, można tutaj powiedzieć, jaki był bilans zysków i strat. Tak? Skoro, skoro tak bardzo się pochylamy nad tym człowiekiem pracy, skoro sanacja tak bardzo się pochylała nad człowiekiem pracy, czyli z jednej strony ona ratuje. Tam 8 czy 9 tysięcy tego, tą, tą załogę Scheiblera i Gromana dotuje, tak, daje kredyty, żeby utrzymać ten zakład przy pracy, żeby dać pracę tym ludziom. A w związku z nieuczciwą konkurencją, którą zastosował Scheibler i Groman, tak, padają inne zakłady pracy, inne fabryki włókiennicze i w efekcie na broku ląduje 20 tysięcy. I teraz sobie można porównać. No, to to suma summarum okazuje się, że tych bezrobotnych przybyło. To, czyli, czyli w taki, taki perfidny, dziwaczny sposób sanacja dbała o, o, o ludzi pracy. Nie? Że jej działalność spowodowała jeszcze większe bezrobocie właśnie w Łodzi. Na zakończenie czas biegnie na zakończenie chciałem spytać Pana o podatki. Sanacja w okresie międzywojennym nazywana była krajem stu podatków. W pewnym sensie już Pan nieco na ten temat wspomniał, mówiąc, że w tym okresie po prostu w sposób taki no nieco prostacki, zsumowano wszystkie formy etatyzmu ze wszystkich trzech zaborów. Ja chciałem spytać na temat tych absurdalnych, absurdalnych podatków, które wymienia Pan w swoich publikacjach. Dowiedziałam się z tych prac, że na przykład był już nie tylko podatek od zapalniczki, ale był podatek od octu, podatek od soli, podatek od pustej izby w domu, bodajże od psa w domu. Tak. E, tam jeszcze takich jest więcej, oczywiście absurdalnych, e, poda nawet podatek od weksli chyba czyjś niespłaconych, czy coś w tym rodzaju. E, tak, tak, tak. To jest po tak. prostu jakaś paranoja. No. Czy to jest prawda? Czy naprawdę takie podatki istniały? Tak, 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 po, po, potwierdzam. Szczerze mówiąc, już tych, tych podatkach zaczynam się gubić, chociaż od, od ładnych kilku lat zajmuję się tą całą problematyką. Niektóre materiały potrafią mnie jeszcze dzisiaj zadziwić. Rzeczywiście tych podatków było, było bardzo dużo cała, cała masa ten, ten fiskalizm naprawdę osiągnął wysoki stopień, ale też Mało się zwraca uwagi na, na coś takiego, że prywatni przedsiębiorcy po prostu byli zmuszeni do ciężkiej, jakiejś katorżniczej pracy takiej biurowej, bo te przepisy podatkowe tak bardzo często się zmieniały, jakieś tam rozporządzenia do rozporządzenia, do, do ustawy, przepisy wykonawcze itd., tak że oni poświęcali coraz więcej, tak jak dzisiaj, czasu nie na, na, na tą swoją y, działalność taką, taką gospodarczą, tylko na działalność y, no, czysto taką administracyjno-biurową. Nawet y, pod Podobno, no, chyba należy wierzyć Zygmuntowi Nowakowskiemu, stwierdził, że pojawił się taki nieoficjalny zawód, czyli człowiek od załatwiania, tak? No to bo ten przedsiębiorca nie miał czasu, no, ale tam sobie wynajmował jakiegoś łebskiego człowieka, no, najczęściej prawnika, który, czy, 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 czy studenta jakiegoś prawa, który chciał sobie tam dorobić. No, i ten mu te, te, te kwestie załatwiał, czy w jego imieniu, tam chodził po jakichś, właśnie biurach, urzędach. No właśnie, no. potrzeba matką wynalazków. Nie, to było, to było naprawdę coś, coś, coś strasznego, coś okro, ok, 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 okropnego. Jeśli chodzi o mm, gazety, to każda z nich miała tak zwany dział interwencji. To muszę powiedzieć, że najwięcej, najwięcej listów przychodziło właśnie od rozpaczonych przedsiębiorców w sprawach, w sprawach podatkowych. Panie że tych przerażających niekiedy faktów jest przerażająca ilość, czas no, dobiega końca tego programu. On już dosyć długo trwa blisko godziny, jak tutaj patrzę na zegar. Myślę, że Będziemy obserwować Pana działalność. Czy w najbliższym czasie planuje Pan jakąś nową pracę wydać? Może jakaś nowa książka jest na horyzoncie? Wydaje się, że tak. No tutaj tak mówię dosyć ostrożnie. Właściwie trwają takie już prace końcowe nad bardzo, bardzo, bardzo rozbudowaną wersją, jak Sanacja budowa Socjalizm. Po prostu. W ciągu czterech lat od momentu pierwszego wydania narosło w moich prywatnych archiwach tyle materiału, tyle różnych przykładów, kasusów, że grzechem byłoby tego nie zamieścić w drugim wydaniu, a też właściwie to już też będzie nowa praca, tak? Pod, pod innym tytułem z innym układem rozdziałów. No niewiele przypominająca tą, tą pracę, jak, jak sanacja budowała socjalizm, ale myślę, że, że równie ciekawa. Dziękuję panu bardzo w takim razie za gościnę w mediach narodowych. No to ja dziękuję za gościnę. Cała przyjemność po mojej stronie. Umówiliśmy się z panem Sławomirem, że nakręcimy jeszcze jeden odcinek poświęcony tylko i wyłącznie motoryzacji, a konkretnie demotoryzacji Polski przez ekipę tak zwanej Sanacji. Ten program niebawem ukaże się także na kanale Media Narodowe, a w tym momencie dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeszcze raz kolejny dziękuję panu Sławomirowi, że przyjechał do nas aż z Trójmiasta do studia. Dziękuję bardzo, panie Sławomirze. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo panu mediom narodowym. Dziękuję państwu za uwagę. I do zobaczenia państwu. Już niebawem program. Moim gościem będzie pan Krzysztof Karoń, a pomówimy o kazusach sztuki, czy też antysztuki w naszej przestrzeni. Także proszę państwa, pan Krzysztof Karoń wraca do korzeni, będzie mówił o sztuce. Do zobaczenia. Do zobaczenia państwu. Dziękuję. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości. Media Narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz mediów narodowych to krok do repolonizacji mediów.